Wydawnictwo Albatros przedstawia Harlan Koben w głębi lasu. Czyta Krzysztof Globisz. To jest dla Aleka Kobena, Tomasa Bradbiera, Ani van der Heide, trzech radości, które mam szczęście nazywać moimi wnukami. Prolog Widzę mojego ojca z łopatą, po twarzy spływają mu łzy. Straszny, gardłowy szloch wyrwa się z jego piersi i ust, podnosi i wbija łopatę. Jej ostrze tnie ziemię, jakby była wilgotnym ciałem. Mam osiemnaście lat i to jest moje najżywsze wspomnienie ojca w tych lasach z tą łopatą. Nie wie, że go obserwuję. Chowam się za drzewem, podczas gdy on kopie. Robi to wściekle, jakby ziemia rozgniewała go i teraz się na niej mścił. Jeszcze nigdy nie widziałem ojca płaczącego, nie kiedy umarł jego ojciec, nie wtedy, gdy moja matka uciekła i nas zostawiła, a nawet nie wtedy, gdy dowiedział się o mojej siostrze Kamil. Jednak teraz płaczę. Nie wstydzi się łez. Spływają strumieniami po jego twarzy. Łukanie odbija się echem wśród drzew. Po raz pierwszy podglądam go w taki sposób. W soboty, przeważnie udaję, że jedzie na ryby, ale nigdy tak naprawdę w to nie wierzyłem. Zawsze wiedziałem, że to miejsce, to okropne miejsce, jest skrywanym celem jego podróży, ponieważ czasem jest również moim. Stoję za drzewem i obserwuję go. Zrobię to jeszcze osiem razy. Nigdy mu nie przerwę, nigdy się nie pokaże. Sądzę, że on nie wie, że tu jestem. Prawdę mówiąc, jestem tego pewien. Aż pewnego dnia idąc do samochodu ojciec spogląda na mnie suchymi oczami i mówi, nie dziś, Pol, dzisiaj pojadę tam sam. Patrzę jak odjeżdża, udaje się w te lasy po raz ostatni. Na łożu śmierci, dwadzieścia lat później, ojciec bierze mnie za rękę, jest odurzony, jego dłonie są szorstkie i twarde, używał ich przez całe życie nawet w lepszych czasach w kraju, którego już nie ma, jest jednym z tych twardych ludzi, których skóra jest spieczona i gruba, wygląda jak skorupa żółwia. Okropnie cierpi, ale nie roni łez. Po prostu zamyka oczy i jakoś to znosi.